Dobra, jeszcze raz musimy to nagrać na YouTube'a. A to jest tak, że w każdym mieście jest inny regulamin. I tutaj można parkować na chodniku, tu nie można parkować na chodniku, tu można parkować na miejscu parkingowym za darmo, a tu nie można parkować na miejscu parkingowym w ogóle. Tu buspasem bus po... można jechać, a tutaj nie można, a w tym a miejscu jest... wcale nie można. A we Wrocławiu można jechać tym buspasem, a tym już nie można, bo jak lukuje tak, nie tak można. jest. Idą wielkie zmiany, zakaz jazdy po zmroku, badania psychologiczne i utrata prawka za 30 plus prędkość tego motocykla, zwłaszcza w ruchu miejskim, to jest bardzo, bardzo trudna sztuka. Można naprawdę bardzo się zdziwić. Ja pamiętam, chociaż naprawdę mam spore doświadczenie na motocyklu i jeździłem właśnie motocyklami wszystkich z wszystkich z wszystkich klas, jakby czy rodzajów, ale miałem takie sytuacje i to nie w Hayabuzie ani w Ducati Panigale, tylko właśnie miałem taką sytuację z Yamaha MT-09. Wyjechałem, z, odebrałem testówkę, wyjechałem na tam, tam są w, w, w tym pierwszym modelu były dwa tryby jazdy, dwa tryby jazdy A i B. Chyba tak było, już nie pamiętam, ale raczej tak. I wyjechałem na tym trybie takim bardziej dynamicznym, i myślałem naprawdę, że nie przeżyję tej jazdy, bo każde delikatne odkręcenie rol gazu powodowało unoszenie przedniego koła do góry. Są takie motocykle, które lubią wolną i spokojną jazdę. I jak się próbuje jechać szybko, to one się bardzo sprzeciwiają temu. Właściwie wszystko, co chroni nas jako motocyklistów, to jest głowa. A głowa u ludzi, którzy mają 18-19 lat, jest. W... Trochę szalono. Dwie rury, szyba z przodu i taki dach, bo jest jak żagiel. Dzień dobry, nie regulujcie odbiorników. Dzisiejszym naszym gościem nie jest Grzegorz Wójcik, który prowadzi, tylko jest Rafał z Motogen.pl. Motogen jak przed chwilką, tak poza nagraniem, powiedzieliśmy, że jesteśmy do siebie podobni, bo reprezentujemy taki sam model idealnego mężczyzny. Niech zostanie już ta niezwykle ryzykowna teza. Chociaż pewnie ma sporo wspólnego z rzeczywistością. Rafał jest w branży motoryzacyjnej, prawda? Czym Ty się Rafał zajmujesz? Ja jestem dziennikarzem motocyklowym już od kilkunastu lat. W tej chwili e, pracuję w portalu Motogen.pl. To jest taki mniejszy portal motocyklowy. E, natomiast e, w swojej jakby historii pracy już pracowałem i w portalu ścigacz.pl i w Świętej Pamięci Magazynie Motocykl Papierowym. Hmm. więc, aha, też motowyjażer.pl, więc jakby doświadczenie motocyklowe mam, mam spore, a wzięło się z tego, że kiedyś po prostu wpadłem na pomysł, że chciałbym się zajmować czymś takim, co mi sprawia ogromną frajdę i już przestać pracować w jakichś dziwnych miejscach. No i z trudem, bo z trudem, ale udało mi się to marzenie spełnić. Czyli jesteś jednym z tych niewielu ludzi, którzy nie chodzą do pracy, bo robią to, co lubią. Tak, rzeczywiście. Tym bardziej pracuję zdalnie, więc jak już mam iść do pracy, to wolę pojechać po prostu. Idealnie już jest. Rafał, skoro twoje życie w dużej części zazębia się z motocyklami, a właściwie polega na, na motocyklach, na pisaniu o motocyklach, to czy nie uważasz przypadkiem, że taki podział pomiędzy kierowców samochodami i kierowców motocykli jest zupełnie niepotrzebny i bardzo sztuczny? Jest, tym bardziej, że od pewnego czasu, konkretnie od momentu wejścia tego przepisu o 125, bardzo wielu kierowców samochodów jest też motocyklistami, czy tam, powiedzmy, kierowcami jednośladów, bo część jeździ też na jakichś motorowerach. I widzę to na drodze. To znaczy, o ile kiedyś, jak zaczynałem jeździć motocyklem, to było no, 20 prawie lat temu, to rzeczywiście to był wyraźny podział. Kierowcy zajeżdżali zajeżdżali drogę, jakoś tam niechętnie patrzyli na, na kierowców jednośladów, a w tej chwili widzę, że już jest takie ogólne zrozumienie na drodze, oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale ja bym tutaj raczej nie mówił o podziale, bo on jest tworzony czasami sztucznie w jakichś grupach przy piwie i jedni się na drugi żalą. Ogólnie jest tak, że widać, że ta współpraca idzie w dobrą stronę. Mam takie same spostrzeżenia, bo nieraz jak jedziemy, czy jadę, ale częściej, jak jedziemy, no to kierowcy, widząc grupę motocykli, czy tam kilka, które gdzieś tam się z tyłu zgubiło, oni potrafią zjechać na pobocze utwardzone, albo zjechać na prawo i przepuszczają po prostu, prawda? To tak, kapitalna sprawa. To, to, to przyjemne. Zdarza, tak, to jest przyjemne, to się zdarza coraz częściej. Natomiast jakby problemem największym nadal jest to, że tak jak w każdej grupie nie wiem, społecznej, czy grupie kierowców, jest jakaś część. Takich trochę, nie, nie chcę powiedzieć jakichś nie, nie wielkich słów, ale jakaś część ludzi, którzy nie potrafią się dostosować do pewnych norm, czyli jakby współpracować z, z innymi. I niestety motocyklistów widać i słychać najbardziej, chociaż kierowcy samochodów też potrafią, nie wiem, mieć głośne wydechy, jeździć bardzo ryzykownie, nie używać kierunkowskazów na przykład. Natomiast motocyklistów jednak widać i słychać bardziej, ale też wyobraźmy sobie taką sytuację, że. Jak mamy, nie wiem, patrzymy na plac, na którym jest tysiąc osób ubranych na szaro i jedna osoba ubrana na żółto, no to zobaczymy tylko tą jedną osobę, ona nam, zwróci naszą uwagę. I tak samo na drodze widzimy tych, nie wiem, pięciu motocyklistów, którzy jeżdżą na jednym kole, gdzieś tam wariują, a tych, nie wiem, tysiące, którzy jeżdżą normalnie, zgodnie z prawem i nie wymuszając tam jakichś swoich przywilejów, e, za, za bardzo nie widzimy, bo po prostu oni normalnie jeżdżą. Nie wiem, czy wiecie, ale jazda motocyklem wcale nie musi polegać na tym, żeby jechać szybko. Czasami wystarczy jechać pomału, z przyjemnością. Więc tak, dokładnie tak samo nieraz mówię, że tak, tak. w każdej... to zależy od motocykla w dużej mierze też, bo są takie motocykle, które lubią wolną i spokojną jazdę. I jak się próbuje jechać szybko, to one się bardzo sprzeciwiają temu. Dokładnie, nie są co tak. Było. dokładnie tak. Mówisz dokładnie to, to, co ja mówię nieraz, że jest pewna grupa motocyklistów, która robi zły, zły PR tej całej grupie, całej grupie motocyklistów, tak, tak. samo jest, jest w naukach jazdy, że jest pewna grupa. No mówię, że w każdej grupie jest taka jakaś, jakiś ferment taki jest. To, to jest normalne, jakby socjologiczne zjawisko. To nam nie ma w tym nic wielkiego. Bardzo często jest tak, że w komentarzach na moim TikToku czy na YouTubie widzę takie zdanie, że A to wyciąganie pieniędzy jest z kategorii A1, A2 i A. Więc ktoś nawet przed chwilką napisał komentarz pod moim filmem, że A, przecież A2 to się niczym nie różni od A, że to jest ta sama masa, ten sam, te same wymiary. Po co jest tyle tych kategorii uprawnień? No, na samochód no to wiadomo, prawda? Jest samochód ciężarowy, jest samochód osobowy z przyczepą, ciągnik rolniczy, autobus. No, to są gabaryty różne. Ale motocykle wszystkie w zasadzie wyglądają tak samo, jeżeli chodzi o gabaryty. To po co jest tyle tych kategorii? Czy chodziło o wysiąganie pieniędzy? Tak, ja widziałem tam jeden z komentarzy u Ciebie tam pod, pod filmem o tej kajabuzie i komarku, bardzo ładny. <grystanie> <powty. grystanie> Winszuję autorowi. <grystanie> tak jak już tam wspominałem Ci wcześniej przed rozmową, jakby ja tutaj nie widzę jakichś ukrytych, nie wiem, teorii spiskowych. Moim zdaniem to jest rozsądny ruch, dlatego że po pierwsze motocykl, to jest pojazd, który znacznie trudniej opanować niż samochód, chociażby z tego powodu, że trzeba podczas operowania tą maszyną utrzymywać dodatkowo równowagę i nie mamy żadnych systemów zabezpieczeń, nie mamy jakichś nie wiem, skomplikowanych stref zgniotu i tak dalej. Właściwie wszystko, co chroni nas jako motocyklistów, to jest głowa. A głowa u ludzi, którzy mają 18-19 lat, jest ee, e, trochę szalona. To znaczy, jakby to jest przywilej wieku, jest to zupełnie zrozumiałe i bardzo fajne. Ja uwielbiam w ogóle pracować z takimi ludźmi 19-20 lat, jak czasami są jakieś imprezy czy coś. To naprawdę jest wielka przyjemność, ale prawda jest też taka, że statystyki pokazują, że ludzie w tym wieku powodują najwięcej wypadków drogowych, jeżdżą najbardziej ryzykownie, i dlatego ustawodawca zapewne podzielił te kategorie, żeby Umożliwić większej grupie kandydatów na kierowców, czy tam kandydatów na motocyklistów, przeżycie. Zwyczajnie. No. Tym bardziej, moim zdaniem, to nie jest w ogóle jakiś tam problem, dlatego że kategoria A2 to już właściwie ma tak wiele motocykli, które pozwalają na, na, na wszystko może, mo, może po, poza szaleńczą jazdą, drogami publicznymi, na szczęście że tam bez problemu można sobie wybrać dowolnie, dowolny motocykl dowolnej jakiejś tam kategorii. Ja byłem takim motocyklem na kategorię A2 w, no prawie do Turcji dojechałem. Benelli Leoncino to był. Nie, było, nie była to męka żadna. Normalna, przyjemna podróż, bardzo fajna. Byłem motocyklem na kategorię A1, Rometem, takim 250 -ką. w Albanii. Prawie, prawie wróciłem. Znaczy, no to była jakaś tam drobna usterka, ale to z mojej winy bardziej niż z winem motocykla, więc to się wszystko da, i ja uważam, że ten podział jest sensowny. No, ja ostatnio jeździłem po to, żeby BMW, tam 320, yy, w zupełności, wiadomo, w zupełności to wystarczyło, że pokręcić się fajnie po tych zakrętach. Na tor, no, tak, podejścia. wasza Wasza Radom, który jest taki cias, dość ciasnym torem. Tak. I... tak. Niestety, duży motocykl nie jest w stanie nawet rozwinąć je w 10% swoich możliwości. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale odpowiadając na to pytanie, dlaczego jest tyle kategorii na, na A, m, chociaż wymiary motocykla są takie same. Liczy się stosunek mocy do masy. Nie chodzi tutaj o samą, sam rozmiar motocykla, o jego masę, tak. ale liczy się moc tego motocykla, masa. I stosunek do mocy, mocy do masy. Dlatego im bardziej dojrzały człowiek, tym pozwala mu się jeździć silniejszym motocyklem. Po prostu, Rafał mówi, są ludzie, którzy są jeszcze dojrzali emocjonalnie, um, aby usiąść na motocyklu, który ma pojemność tysiąc z kawałkiem, czy tysiąc. Po prostu osiemnastolatek nie powinien na to, na to siadać. Bo nie chodzi o pojemność o wszystkich, ale. O moc właśnie chodzi, że. Można naprawdę bardzo się zdziwić. Ja pamiętam, chociaż naprawdę mam spore doświadczenie na motocyklu i jeździłem właśnie motocyklami wszystkich z wszystkich, z wszystkich klas, jakby czy rodzajów. Ale miałem takie sytuacje i to nie w Hayabuzie ani w Ducati Panigale, tylko właśnie miałem taką sytuację z Yamaha MT-09. Wyjechałem, Odebrałem testówkę, wyjechałem na, tam, tam są, w, w, w tym pierwszym modelu były dwa tryby jazdy, dwa tryby jazdy A i B. Chyba tak było, już nie pamiętam, ale raczej tak. I wyjechałem na tym trybie takim bardziej dynamicznym i myślałem naprawdę, że nie przeżyję tej jazdy, bo każde delikatne odkręcenie rolgazu powodowało unoszenie przedniego koła do góry. I to trzeba naprawdę mieć tak bardzo dużo w sobie taki, jakiejś takiej samokontroli, żeby się nie dać ponieść, bo bardzo łatwo jest się napędzić, ale później opanować prędkość tego motocykla, zwłaszcza w ruchu miejskim, to jest bardzo, bardzo trudna sztuka. To się kiedyś oburzył w komentarzu, że no przecież kiedyś była jedna kategoria uprawnień, i było dobrze. No ha. wtedy kiedyś to była niestety, tam nie wiem, Jawa 350 takim motocyklem, takim e, najbardziej popularnym, tam jakieś MZ-ki były, WS-ki były, nie wiem, oczywiście były jakieś tam ścigacze, ale to było bardzo, bardzo mało tego, i to jest zupełnie inna bajka. Postęp technologiczny, techniczny poszedł do przodu. No i tutaj. Też ta, ta cała nauka jazdy zmieniła się, nie tylko mówimy o motocyklach, ale mówimy o samochodach, no bo przecież yy, kiedyś wystarczało przejechać od skrzyżowania do skrzyżowania po prostej, prawda, dziękuję, następny, proszę bardzo, wsiada, a dzisiaj trzeba wykazać się większą umiejętnością, większą wiedzą w prowadzeniu tego, tego samochodu, no bo, no wiesz, no tego wszystkiego jest więcej. Oczywiście jest, wszystko jest inne. No ja pamiętam, jak zaczynałem jeździć, to było był zupełnie inna, była infrastruktura drogowa, inaczej jeździli kierowcy, było mniej samochodów, mniej motocykli. Jest przepaść 20 lat temu, a dzisiaj to jest przepaść po prostu, więc co dopiero porównywać do czasów, kiedy ja miałem 10 czy tam 12 lat w latach 80. gdzie były, jak mówisz jawki, MZ i tak dalej. No to motocykli praktycznie w ogóle nie było na drogach. Czasami gdzieś na wsi ktoś jechał jakąś jakąś tam włeską, czasami w mieście ktoś miał jakąś tam Hondę, więc wtedy jakby te, nawet ta e, infrastruktura związana ze szkoleniem kierowców e, jednośladów, była taka trochę w powijakach, no i ani specjalnie tam instruktorzy nie byli e, potrzebni, czy, czy e, no, nie, nie mówię, instruktorzy nauki jazdy też nie byli jakoś bardzo potrzebni, bo e, mieli tych motocykli kilka powiedzmy w w, w miesiącu kil, kilku tych kursantów, to teraz jest, sami wiecie, jak. No jest po prostu takie obłożenie, że ilu by nie było instruktorów nauki jazdy kategorii A, to i tak jest za mało. A w ogóle jest mało. No, jest mało, a jakby ich było dwa razy więcej, to też by było za mało. By było mało. No. Ale ten cały postęp technologiczny to się wiąże z tym, że jest inne, co innego musimy uczyć, prawda? Innego hamowania, innego skręcania. Ktoś, kto tam jeździł sobie w łezką, to faktycznie mógł sobie balansem ciała skręcać, prawda? Ale to jest inna bajka kompletnie. Dlaczego, co takiego innego jest teraz? Mówimy, powiedzmy tak ogólnie, nie? Ale odnosimy się do motocykli, ale tak ogólnie, bo jest ABS, prawda? Bo kiedyś tak tego nie jest, było. Tak jest. Przede wszystkim jakby największa zmiana, która zaszła w taką kontrowersyjną tezę rzucę, ale ona jest moim zdaniem bardzo ważna. Największą zmianą, jaką zaszła od, za, załóżmy lat 80. o których mówimy, że tam były, było tych motocykli niewiele, to są opony, które dają tak naprawdę, nie wiem, 40% wrażeń zjazdy. jazdy. Mamy dos, w tej chwili mamy no, doskonałe opony, które pozwalają precyzyjnie wybierać zakręty. Nawet jak się na stary motocykl założy nowoczesne opony, to on jeździ naprawdę zupełnie inaczej niż, niż kiedyś na jakichś takich diagonalnych balonach takich. Druga sprawa to jest to, że te motocykle są świetnie dopracowane. Tu jest, powiem Wam taką, no nie wiem, czy to można nazwać anegdotą, ale często mi i mi, moim kolegom, dziennikarzom zarzucają czytelnicy, że w ogóle nie krytykujecie tych motocykli. Kiedyś to tam wady szukali dziennikarze, mówili o wadach, a Wy to nie mówicie o żadnych wadach, pewnie jesteście przepłaceni. Nic podobnego, po prostu teraz motocykle robi się na podstawie jakichś algorytmów, na podstawie bardzo szerokich badań rynku. I one są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Kiedyś motocykle jeszcze w latach na początku lat 2000. Robiło się bardziej na oko. Tam powiedzmy, designerzy mówili, a to zróbmy tutaj tak, takie coś, bo to będzie fajne, to będzie ładnie wyglądało. A potem się okazało, że to coś przy prędkości 80 km na godzinę wprawiało motocykl w drgania. No i trzeba było to później w drugiej serii poprawiać. Okazywało się, że hamulce piękne nie hamują, no bo na przykład mają za słabą wentylację i znowu trzeba było poprawiać po tam, nie wiem, trzech ofiarach śmiertelnych. Teraz już nikt tego nie robi. W związku z tym mamy, z jednej strony mamy właśnie to, co jest najważniejsze w motocyklu, czyli to, co styka motocykl z drogą, opony, które są totalnie inne. To jest nowo, super nowoczesna technologia NASA dzisiaj. Z drugiej strony mamy samą konstrukcję motocykla, dopracowaną do perfekcji, gdzie tak jak powiedziałeś, wystarczy delikatnie tam się bujnąć i ten motocykl skręca. Dlatego ludzie często nie wiedzą o przeciwskręcie, bo oni po prostu przechylą głowę w lewo i skręcają w lewo. W ogóle nie czują, że tą kierownicą muszą pracować. No i oczywiście są też systemy, które wspomagają jazdę. Ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem od Ducati, to nie miałem ABS-u, więc każde hamowanie moje to musiałem starannie przemyśleć z daleka, robić sobie duży zapas, żeby w razie czego móc zareagować, bo każdy poślizg przedniego koła, no prawie każdy poślizg przedniego koła na motocyklu, to mógł się zakończyć glebą. A w tej chwili jest dużo systemów, które nas ostrzegają o przeszkodzie, o tym, że ktoś z boku jedzie, o tym, że ktoś z tyłu nadjeżdża, wspomagają hamowanie, nawet w złożeniu. Systemy ABS są takie na, na zakręty, więc w tej chwili bardziej idziemy w stronę bycia użytkownikiem motocykla, a nie motocyklistą takim jak dawno. Wyobraźcie sobie, że te nasze samochody mające tam Kreślone gabaryty, tam 4, powiedzmy, metry, taka Toyota Yaris. Około 100 koni. I wyobraźcie sobie, że motocykl w zasadzie ma moc tej Toyoty Yaris, gabaryty kilku procent Toyoty Yaris. Oczywiście masa jest mniejsza. Cała elektronika tam jest upchnięta, wiecie, jak klocki Lego. Więc wyobraźcie, jaka to jest kosmiczna technologia, zrobić motocykl bezpieczny który się dobrze prowadzi i który się jeszcze podoba użytkownikowi. To jest sztuka teraz. Teraz trochę księgowi projektują te samochody, czy, czy motocykle, żeby to po pierwsze było bezpieczne, ale żeby też się podobało. Ja ostatnio oglądałem w Lublinie jakąś firmę produkującą chińskie motocykle, które za 50 tysięcy można było mieć już kompletnie wypasioną bestię. Jak wysyłałeś mi to zdjęcie, to chyba było QJ Motor. Tak. Tak, wysyłałem no, ci to, albo tak. Albo vouch, albo vouch. To był chyba vouch. Albo vouch, tak, tak. tak. Ale też motocykliści muszą wiedzieć trochę tej teorii, prawda, bo znowu odniesiemy się do komentarzy na moim TikToku, była taka seria filmów z, ze szkolenia motocyklowego. Motocykliści muszą wiedzieć, jak ten motocykl działa tak naprawdę. No tak, oczywiście. Paradoksalnie te wszystkie nowoczesne systemy, no teraz jakby Powiem z perspektywy człowieka, który zawodowo się zajmuje testowaniem motocykli. Jak wsiadam na mój motocykl prywatny, no to tam po prostu muszę włożyć kluczyk, przekręcić, odpalić, pojechać. A dzisiaj odbierałem 125kę, chyba PM01 czy coś takiego. Bardzo ładny, bardzo fajny motocykl, ale żeby podpisać tam tą umowę użyczenia motocykla testowego, musiałem spisać przebieg i, i słuchajcie, 15 minut szukałem. Gdzie ten przebieg jest w ogóle, żeby tam się przez to całe menu przebić? Okazało się, że był w bardzo wyraźnym miejscu, tylko po prostu sposób urządzenia tego kokpitu był tak dramatyczny, że nie daj Boże. Natomiast podobny, podobna historia jest na przykład w Triumfie Tigerze 1200, że nie ma tego przebiegu od razu, tylko trzeba gdzieś go tam znaleźć. Często jest tak, że na przykład jest jakiś system ustawiony, nie wiem, że coś pika, coś mruga i chcemy to ustawić, tak żeby było nam wygodnie. No to słuchajcie, bez teorii, bez siedzenia z grubą instrukcją obsługi albo YouTube'em, no to naprawdę jest ciężko bardzo. Bo my jako, jako prawdziwi faceci nigdy nie czytamy instrukcji obsługi. Rafał, usiadam ja, na polu. Ja, ja czytam. To jest. <grym> zważam, <wytrzań> zważam. Już nie będę, już obiecuję, że. Próbi <grym> błędy, tylko zajmie mi to 10 razy więcej czasu, obawiam się. Ale słuchajcie, czyż można mieć uprawnienia dla jazdy motocyklem, w ogóle nie robić kursu motocyklowego? Wy robicie kategorię B, 3 lata przejeździcie, nabędziecie ogłady takiej. No i co? Kupujecie sobie 125, a tak. właściwie to zdaje się Junak. Junak? Junak. On w ogóle przeszedł na 125. Tam nic większego nie kupicie teraz. On klepią 125. Tam Romet jeszcze robi większe, nie? Nie, chyba, nie. Chyba, Junak chyba ma, ale bo, bo wiem, że robili takie 350, tam coś teraz ostatnio jakiś tam wszedł. Wie, no ale powiedzmy, że 90 jakby core tego, tej oferty to jest rzeczywiście 125. Jest tam w czym wybierać. W ogóle w 125 to jest... Tak, to ogromny, prawda. Ogromne. No, tak. Takie fajne maszyny nieraz są. Tak Patrzę, tak. kurczę, to ma tam 600. Nie, nie, to jest 125, tylko maleństwo. Ale czy tak da się przesiąść z samochodu na motocykl bez wcześniejszej yy, jakiejkolwiek wiedzy, przygotowania? Nigdy nie jeździłem motocyklem, ale już uprawnienia mam, to sobie wsiądę i pojadę sobie. Można? Znaczy, e Wiem, że e można, ale czy należałoby? To znaczy, ja myślę, że ani nie można, ani nie należałoby, bo to jest zupełnie inna filozofia jazdy. W samochodzie jesteśmy. Nie wiem, jak to ładnie, zgrabnie opisać, chociaż może powinienem wiedzieć. Chodzi o to, że ponieważ, na tak jak powiedziałem, na motocyklu jedyną naszą obroną przed zagrożeniami, przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami jest głowa, to. Doświadczenie nabywane podczas jazdy jednośladem powoduje, że głowa nam się nastawia na zupełnie inną percepcję rzeczywistości. W samochodzie mamy świadomość tego, że otacza nas blacha, strefy zgniotu, poduszki powietrzne, i nawet jak coś nas uderzy, to zapewne przeżyjemy. Chyba, że sami się nie wiem, rozpędzimy na jakiejś kosmicznej prędkości, uderzymy w coś, to jest inna sytuacja. Natomiast na motocyklu mamy świadomość, że jak cokolwiek zawalimy, na przykład nie zauważymy czegoś, albo yy, zaniedbamy jakiś swój obowiązek i coś w nas uderzy, albo my uderzymy w coś, to jest bardzo duża szansa, że stanie nam się poważna krzywda. I to, o czym mówię, to doświadczenie takie yy, motocyklowe nabywa się z czasem. Więc, jeżeli przesiadasz się z samochodu na skuter na przykład, bo ja, ja to zawsze polecam wszystkim znajomym, żaden motocykl, tylko skuter, bo on jest jakby najbliższy samochodowi, to na początku jesteś przerażony, bo jedziesz nagle zupełnie odsłonięty, jakbyś, był, jakbyś wyszedł nagi po prostu gdzieś tam nie wiem, na mecz rugby. I ten, to takie pierwsze wrażenie trwa dość krótko, bo potem nagle orientujesz się, że o kurczę, to jest bardzo zwrotne, to jest szybkie, to jest coś tam. I nabierasz takiej fałszywej pewności. I najgorszy moment dla początkującego motocyklisty to jest taki od mniej więcej drugiego do początku czwartego sezonu. To jest jakby najwięcej, jest, to nie są badania naukowe, od razu mówię to są takie badania, które ja sam na własny użytek robię, pytając różnych moich znajomych, czytelników itd. itd że jakby najwięcej tych takich problemów związanych z jakimiś wypadkami, uślizgami tylnego koła, nie wiem, z, z takimiś, takimi typowymi wypadkami czy z kolizjami, które kojarzymy z motocyklami, to właśnie jest w tym okresie. Czyli pod, zaczyna się to pod koniec pierwszego sezonu, w którym jeździmy i kończy mniej więcej z trzecim sezonem. Jakby wtedy już nabieramy tej pokory. I ta pokora jest najważniejszym elementem jakby dla bezpieczeństwa motocyklisty. Dlatego to nie, to nie da się tak po prostu przesiąść z samochodu na motocykl, trzeba na skuter i bezpiecznie jeździć. To trzeba mieć nabrać tej pokory. Mhm. Ktoś mi kiedyś powiedział, że takie pierwsze wrażenie na motocyklu było takie dość przerażające, bo wyjeżdżamy na miasto, czy wyjeżdżamy w ogóle poza miasto i nagle okazuje się, że to, co ja było. Poza samochodem byłem oddzielony tymi szybami i blachami, nagle okazuje się, że ja to wszystko mam na wyciągnięcie ręki. Samochód z boku do wyciągnięcie ręki, znak tutaj krawężnik leci, czy tutaj, nie? I ja to mam na wyciągnięcie ręki. Ja nie mam nic. Ej, ale bardzo fajnie zacząłeś mówić to, o czym ja akurat, akurat zacząłem myśleć, że nie ma żadnych osłon. Ja o swoim kursantom mówię po głowie, by ci przejechał. Gdybym tam nie zatrąbił, to nie byś nie zasłonił. No ale. Czy kierowcy powinni jakoś specjalnie uważać na motocyklistów, no zdecydowanie tak. No, my, my jesteśmy motocykliści, rowerzyści i piesi, to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. No właśnie. Tak, tak zwane nurdy. Więc tak samo jak kierowca, no powinien uważać na pieszych, choćby z tego powodu, że no kierowca chroni dużo, a pieszego nic nie chroni tak naprawdę i nikt, nikt, znaczy już mam nadzieję, że teraz nikt, no może jak coś tam się zdarzają, którzy na przykład na pieszych na trąbią na przejściu, żeby ich tam pogonić, tylko, tylko wiedzą, że ten tym pieszym może być, nie wiem, jego syn, córka, babcia i tak dalej i z szacunkiem się do nich odnoszą, bo wiedzą, że mogą ich po prostu uszkodzić samym wjechaniem delikatnym w nogę. Tak samo z motocyklistami, no mam, jako kierowca samochodu mam świadomość, że jak jedzie motocyklista, a ja mu zajadę drogę bez ostrzeżenia, bez kierunkowskazu, to mogę go zabić po prostu. No, nawet jak on będzie jechał wolniej niż przewidują przepisy, to on ma, on ma prawo się spodziewać. Czyli ja, ja, jako motocyklista, mam prawo się spodziewać, że kierowca zasygnalizuje manewr przed jego wykonaniem, a nie zrobi to w stylu BMW, albo że nie otworzy nagle drzwi w korku, bo będzie chciał nie wiem, się przewietrzyć albo wywalić peta, albo nie wywali tego peta przez szybę prosto w motocyklowy kask więc jakby nie ma tych rzeczy dużo i jakby z tego co ja zauważam no to dwa takie największe grzechy kierowców którzy, którzy jeżdżą gdzieś tam po, no po Warszawie bo tu jest jakby największy ten ruch ale to myślę, że jest w każdym mieście podobnie to są takie, że nie stosują się kierowcy do obowiązku jazdy po lewej stronie czy jezdni, czy pasa ruchu pasa ruchu chyba nie ma obowiązku ale powiedzmy jak jest jezdnia nie wiem, taka z pasami ruchu w dwóch kierunkach no to, to nie, nie jeżdżą tak bardziej po lewej stronie tego pasa ruchu, bo wtedy bez problemu ułatwiają nam motocyklistom jazdę i jakby wszyscy są zadowoleni. Kierowcom nikt tam nie mruga, nie trąbi, tylko po prostu sobie przejeżdżamy. Zwłaszcza jak jest jakieś spowolnienie ruchu, oczywiście, bo ja nie mówię o takim zapieprzaniu bezmyślnym, tylko mówię, jakby poruszamy się w obrębie jazdy zgodnej z przepisami. Jest spowolnienie ruchu, kierowcy się toczą powoli, motocykliści sobie jadą e, troszkę szybciej, i właśnie tym resztką pasa ruchu, którą legalnie mogą się tam zmieścić i tyle, ale to jest, to jest niestety rzadkość w Polsce, w Polsce, dajmy. a druga sprawa właśnie to jest to takie zmienianie pasów ruchu bez, bez sensu, jakby jedzie kierowca, zobaczy, że jest luka i już kierownicą w prawo. Ja to muszę niestety przewidzieć, jakby jak mamy doświadczenie motocyklowe, to już z daleka widzimy, że tu jest luka, tu jest kierowca, który taki jest trochę niepewny i on może coś odwalić. Powiem Wam, że nie wiem, jak to się dzieje, ale miewam gości, którzy mówią to, o czym ja akurat teraz myślę. Ja zaczęłam o czymś myśleć, to Bahra, a zaczyna o tym gadać już. Może no? jednak jesteśmy alter ego po prostu. Ale słuchajcie, nie wiem, czy masz takie spostrzeżenia. No ja w nauce jazdy mam, że jak mam motocyklistę, który jeździł AM wcześniej, A1, a niektórzy mają nawet A2, jeszcze B nie mają, prawda? I oni wsiadają do, do samochodu, to oni są. Kurczę, oni są dobrymi kursantami. Nagle okazuje się, że on odwraca głowę, nie? że on słucha i że on słyszy. Ci, którzy nigdy nie jeździli motocyklem, oni nie, są, nie mają nawyku odwracania głowy. Nie? Mhm. Zmiana pasa ruchu, kierunkowskaz, dobra, lecimy albo kierunkowskaz. Albo jeszcze tak, i od razu zmienia paso ruchu. Motocyklista tak, tego nie zrobi. Ruchem kierownicy, kierunkowska. Zresztą. Tak, motocyklista tego nie zrobi. Nie. Kolejne spostrzeżenie, Rafał. Ja ludzi zawsze usadzam. Ja mam na na w nauce jazdy. Gut, Usadzam. Trudny, ten, nie? Dość trudny motocykl. Ciężka sprawa, kawał kołka tak naprawdę. Nienawidzę Gladiusa, nie? Tak, do nauki to nie bardzo. On Jest trochę wariat, bo tam jest fałka i on bardzo. On ciągnie od dołu. Trzeba mieć, trzeba mieć bardzo taką łagodną rękę prawą. Tak, dokładnie. Ale słuchaj, zauważyłem, że, bo ja wiesz, stopy, uda, wiesz, ręce tutaj ugięte, coś tam. Bardzo pilnuje tego, nie, bo potem to nam się przydaje przy różnych manewrach. Zanim on dojdzie do manewrów egzaminacyjnych, to się sporo wody w bógu upłynie. Ale no, jak osoby, które jeździły na koniu, konno, hmm. on siada na motocyklu, on siedzi. Ja tam nic nie robię. Mhm. On stopę dobrze trzyma, on mhm. nogi dobrze trzyma, tutaj rączki są luźno, nie? Tak, tak, na koniu, tak. Rzeczywiście, jak ja ono nie jeździłem, moja była żona jeździła sporo, ale tam bez odpowiedniej pozycji to jest już ortopeda, wtedy niemożność nie, nie, nie zapanowania nad zwierzęciem. Tam trzeba być zdecydowanym, bo zwierzę wyczuwa energię, no, Tak jak pies na przykład też. Zwierzęta wyczuwają naszą energię. Jak my nie jesteśmy niepewni, to zwierzę nam nie będzie ufać. Bo gościu, no, ty mnie próbujesz prowadzić, sam siebie nie umiesz, prawda, ogarnąć, nie? Ale faktycznie to jest bardzo trafne spostrzeżenie, że na koniu też trzeba udami się trzymać mocno. Stopy no, muszą być proste, nie mogą się rozłazić na boki, no bo to jakby wymusza też pozycja. tak nie można siedzieć zgarbionym na koniu, no bo ortopeda od razu, więc trzeba mieć tą pozycję taką, że minimalnie plecy ugięte, żeby amortyzować, ale nie, nie zgarbione tak. I, tak, i tak dalej. Rzeczywiście bardzo trafna rzecz. Tutaj Marcin pyta, czy, co myślą Panowie na temat odświeżania wiedzy dotyczącej teorii prawa jazdy każdej z kategorii? Czy powinno być obowiązkowo? U, ja może się narażę, ale moim zdaniem to y, takie odświeżanie teorii to powinno być regularne, w ogóle obowiązkowe. To bardziej jest taka idea niż pomysł na przepis do zmiany, dlatego że no myślę, że się Grzegorz zgodził ze mną, jak się czyta komentarze niektóre, to po prostu wrzuciłem o tym, no, czy można chwilowo zwiększyć prędkość podczas wyprzedzania na przykład. No to po prostu sami specjaliści, że można, jak ten wyprzedzany zaczyna Przyspieszać to można, albo że można, jak, jak coś tam, albo że jak nie wiem, księżyc jest w czwartej kwadrze, to też można. Tak, i to, to się jedno... nazywa, to się taki komentarz nazywa się samozaoranie. Tak, ale właśnie najgorsze jest to, że ten człowiek jest absolutnie przekonany o swojej racji i jeszcze ma tam sporo takich popleczników, więc no to jest problem. Dlatego jak widzę, że ludzie się upierają, że ja, ja mogę na przykład. Ostatnio się z kolegą kłóciłem, bo było strzałka kierunkowa y, zielona w lewo i on ja mówię, że no nie możesz zawracać, bo masz strzałkę kierunkową w lewo, no nie możesz tu zawrócić, możesz to skręcić. No co ty gadasz, jak jest strzałka w lewo, to można zawracać, nie? No i mieliśmy spór, to tak trwało parę tygodni. Więc to... I to człowiek, który też jest doświadczonym kierowcą, nie? <laughs> Więc ja uważam, że to jest bardzo dobre i jak, nie wiem, macie taką możliwość, nie, jakby... O, ja, ja tak robię, więc nie wiem, może komuś z Was się to przyda, że jeżeli mam jakąś wątpliwość dotyczącą jakiegoś przepisu, nie wiem, coś się pojawia, ciągle się coś pojawia, to ja po prostu sobie wracam do prawa o ruchu drogowym i sobie tam czytam to wszystko, przypominam sobie, rozrysowuję sobie czasami, no i wtedy jakby mam to już odświeżone. To, to zagadnienie mam odświeżone. O rondzie, coś tam piszę, nie jestem pewien, cyk, prawo o ruchu drogowym, czytam sobie, analizuję. Czasami to zajmuje z godzinę, dwie, ale. No, Analizuję. I potem znowu już to już rządo mam ogarnięte. I to jest, nie jest tak, że nie wiem, muszę się przygotować do egzaminu państwowego raz w, w roku, ale sukcesywnie określone elementy sobie przypominam, bo po prostu to się przydaje. No. Później nie ma wątpliwości w razie jakiejś tam konfliktu powiedzmy na drodze. Nie? Słuchajcie, ja kiedyś zrobiłem na szkoleniu dla instruktorów nauki jazdy. no. To była taka grupa bardziej wykształconych, tych, takich, wiecie, takich dobrych instruktorów nauki jazdy, bo to było szkolenie kosztowne, y, bardzo fajni specjaliści tam byli, więc tam była taka pierwsza liga, powiedzmy, tych instruktorów nauki jazdy. Ja zrobiłem test na prawo jazdy. Jak hmm. oglądacie moje testy, to był znowu test jeden z trudniejszych. Wcale nie był taki psychiczny. Słuchajcie, z grupy tam około 50 osób, dwie ledwo zdały test na prawo jazdy. Słuchajcie, nie widzą tych testów, nie? Przykład, nie mówię, że ja jestem alfą omegą, bo gdybym ja nie widział tych testów, pewnie też bym mógł, bo by tak skonstruowane niektóre, ale to nie, też były duże takie zagwoski z przepisami. Ale zobaczcie, zmieniły się zasady parkowania na chodniku. Prawie nikt tego nie wie. Tak, no. zmieniły się, ale to <laughs> właściwie, trudno to nazwać zmianą, bo zmieniła się nomenklatura, bo w tej chwili jest musisz mnie tu poprawić, bo ja, wy, wypadło mi z głowy, jak się teraz nazywa, że jest po prostu jakby droga jest drogą, jezdnia jest jezdnią, natomiast y, jest y, droga dla pieszych, jakby chodnik a. jest czymś innym, a jest teraz droga dla pieszych. Na chodniku można parkować, a na drodze dla pieszych już nie można. Absolutnie jest tam wykluczone. Y, więc ta, zmieniła się trochę jakby, zmieniło się nazewnictwo, zmieniły się tam jakieś przepisy takie dotyczące y, właśnie takich jakby definicji pewnych zjawisk. No ale oczywiście to wprowadziło bałagan i teraz pisałem na właśnie na portalu, przypominam, motogen.pl zapraszam, pisałem na ten temat, na ten temat TikToka nagrałem. Boże, co się pod tym TikTokiem dzieje? To, to ja już tam nie zaglądam nawet, się boję tam po prostu. Nie jestem w stanie też wszystkim odpowiadać, ja też nie jestem instruktorem ani policjantem, żebym występował jako jakiś autorytet przepisów, no bo... Ludzie pytają o takie rzeczy tutaj koleżanka, kolega Marcin Walas się pyta, jak wygląda sytuacja z parkowaniem motocykla w Warszawie. No to jakby takie ogólne pytania, jak się pojawiają na TikToku, to, to, to jak odpowiedzi nie znam, ale jak ludzie pytają, na przykład w Rzeszowie, a jak w Rzeszowie, a jak w Szczecinie albo coś tam. A to jest tak, że w każdym mieście jest inny regulamin. I tutaj można parkować na chodniku. Tu nie można parkować na chodniku. Tu można parkować na miejscu parkingowym za darmo, a tu nie można parkować na miejscu parkingowym w ogóle. Tu bus pasem I, można jechać, a tutaj nie można, a w tym miejscu wcale nie można. A we Wrocławiu można jechać tym buspasem, a tym już nie można, bo jak jest. W Lublinie parky, tak jest. Można... Słucham? W Lublinie tak jest. W Lublin, no widzisz, no więc, więc to są tego. Odpowiadając Marcin na Twoje pytanie, jak wygląda sytuacja z parkowaniem motorów w Warszawie? W Warszawie możesz parkować w strefie, w strefie płatnego parkowania za darmo, tylko jakby tak empatycznie. To znaczy, jak jeżeli masz motocyklem zostawić całe miejsce parkingowe to nie zastawiaj, chyba że tam, nie wiem, z dwoma kolegami przyjedziecie, to zastawiacie we trzech jedno miejsce parkingowe dla samochodu i okej. Okay. Ja się staram po prostu parkować w takich miejscach, gdzie nie, nie będę przeszkadzał, czyli na przykład w, właśnie na jakimś fragmencie chodnika, nie drogi dla pieszych, tylko chodnika, jakimś takim czasami zasłupkowane, albo pełne jest w Warszawie takich miejsc. Ja się staram w takich miejscach stawiać motocykl, albo tam skuter, albo cokolwiek, no bo ja wiem, jak to jest, miejsca są tak reglamentowane w stolicy, że po prostu jest dramat, dlatego lepiej tym samochodom zostawić. Tym bardziej powiem Wam szczerze, że czasami się zdarza, że postawię takiej, znaczy mi się to nie zdarzyło, ale już widziałem takie sytuacje z dwie w Warszawie, że ktoś postawił motocykl jakoś tak blisko krawężnika na miejscu parkingowym i kierowca po prostu tyłem wie, nie zauważył i przewrócił ten motocykl, a następnie odjechał. Więc no to też kwestia jakoś tam bezpieczeństwa. Mm -hmm. yy, pasy bezpieczeństwa. Yy, ja stąd... nic na ten temat nie wiem, bo, <laughs> bo jestem na motocyklu, więc. Dobra. To ja Ale był, był taki motocykl, BMW-C1 się nazywał z pasami bezpieczeństwa i z dachem. wówczas można jeździć bez kasku. Można jeździć bez kasku, rzeczywiście. I była to straszliwa porażka, yy, sromotna, można nawet powiedzieć. Chociaż yy, do dzisiaj ten pojazd jest tak trochę traktowany, może nie jako kultowy, to jeszcze nie ten okres, ale jako taka ciekawostka i są ludzie, którzy się jakby zrzeszają. Nawet też miałem TikToka na ten temat kiedyś w serii w cyklu Najgłupsze Motocyklowe Wynalazki. No i zostałem tam srogo zjechany przez fanów tego modelu, także. Czekaj, to ty grałeś może ten film z dachem do motocykla? To u ciebie było? U mnie a właśnie, Rafał nagrał film, bezsensowne to, wynalazki motocyklowe. To seria, że... to seria, na TikToku taka, najgłupsze ty... motocyklowe wynalazki. Tak, do rękawów, dach motocyklowy. Tak, można było kupić sobie dach, dach do motocykla, tam się go y, odpowiednio ustawiało, z tym, że problem polegał na tym, że ten dach wpadał w wibracje. Tak, no, ja w nawet widać się, że... Nawet w filmie reklamowym. Poracka kompletna. Tak, powiem wam, że to jest, to jest coś śmieszne, bo jak się na no to patrzy, powiedzmy na zdjęciu, to czy na filmie takim, i ktoś nie ma doświadczenia, nie wiem, jakoś tak patrzy z jednym okiem, to tego nie widać, ale nawet jeżeli się jedzie motocyklem, w niektórych motocyklach, no motocyklem typu naked, i takim bez, bez owiewek. I nawet się na kierownicę coś dużego przyczepi, nie wiem, duży uchwyt na telefon. No to zdarza się, że przy prędkości 100 na godzinę już ta kierownica cała chodzi po prostu. Teraz tak, tak. sobie pomyślcie, że macie dokręcone coś takiego, co ma dwie rury, szyba z przodu i taki dach, bo jest jak żagiel. Ja myślę, że tam, nie wiem, do 50 to jeszcze to jakoś zdaje egzamin. Chociaż z drugiej strony nie wiem jaki, bo jak się jedzie motocyklem, a dach jest na górze, no to deszcz przecież nie pada z góry na motocyklistce. No tak. A nie chciałbym to zobaczyć. Wejdź na kanał motogen.pl na TikToku. Subskrybuj ten kanał Rafał Kapitalny rzeczy tam wrzuca. Tak, Motogen.pl na TikToku i tam jest w aplikacji takie, jak się wejdzie na ten nasz profil, to na samej górze są takie zakładki i tam są motomity, najgłupsze motocyklowe wynalazki, teksty moto i tak dalej, i tak dalej, i tam właśnie jest taka seria. No właśnie. Rafał, ja, obaj gamy TikToki, obaj trochę tam wiemy, co się tam w Polsce dzieje, jak ludzie komentują pewne rzeczy, albo w Stanach to jest tak i tam się jeździ lepiej, a to w Niemczech lepiej zrobić prawo jazdy i tam jest zupełnie inna jazda człowieku, tam zupełnie się inaczej jeździ. W Polsce, w Polsce jeździ się źle. Więc, Rafał, dlaczego jest tak źle? Skoro wcale tak źle nie jest. Bo chyba w Polsce nie jeździ się wcale tak źle. Nie no, skąd? Ja w ogóle nie wiem, skąd się wziął ten mit, że w Polsce się tak fatalnie jeździ. Znaczy pewnie ze Stop Hama trochę, pewnie trochę z opowiadań, bo e, często do mnie dziwi, że często takie opowieści o tym, jak to się źle w Polsce jeździ, to opowiadają młodzi ludzie, którzy mają tam 20-25 lat e, i wychowali się w Polsce, gdzie naprawdę się jeździ super. I pewnie po prostu od rodziców zasłyszali, bo od dziadków, nie wiem. Ja zjeździłem, nie byłem za, w Stanach, ale zjeździłem całą Europę, byłem też w Gruzji i powiem Wam szczerze, że w Polsce naprawdę jest bardzo wysoka kultura jazdy. To jest na poziomie Czech, Słowacji mniej więcej. Prawie tak jak w Niemczech, jeśli jeździ w Polsce, zaryzykuje. Trochę lepiej jeżdżą w Austrii, natomiast znacznie gorzej jeżdżą kierowcy we Włoszech, we Francji jeżdżą niedbale, bezmyślnie, czasami po hamsku. Często się zdarza, znacznie częściej we Włoszech mi się zdarzało jakieś zajeżdżanie drogi albo jakieś trąbienie, albo wymuszanie na przykład poganianie mnie światłami albo coś w tym rodzaju. Mimo tego, że we Włoszech czy we Francji jest kilkadziesiąt razy więcej motocykli niż, niż w Polsce, to tam jakoś tak się nie lubią kierowcy, ale to chyba wynika z temperamentu, nie wiem. We Francji nie wiem, z czego wynika, może z diety, nie mam trudno powiedzieć, ale jeździ się naprawdę bardzo kiepsko. Słuchaj, jeżeli możesz mieć pół promila alkoholu we krwi, no to wiesz. Może chodzi ja koch... o alkohol. Natomiast wystarczy, Ja jednym z moich najbardziej ulubionych kierunków motocyklowych wyjazdów są Bałkany, no to powiem wam, że jak się wraca z już nie wiem, z Grecja, Albania, to już nawet nie mówię, ale se, powiedzmy już Serbia, yy, już wjeżdża się na Węgry i tak się coraz, jakby coraz mniejsze ciśnienie już mam, naprawdę. Już wjeżdżam do, 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 na Słowację, to już jestem taki spokojny, a jak wjeżdżam do Polski, to już pełen luz, naprawdę. E, nie bo... mywasz no. tak, że po kilku dniach na motocyklu siadasz na samochód i okazuje się, kurde, tym się nie dojechać. Nie, nie, nie jest to już jakoś tak. Lubię czasami jechać tym samochodem, bo jakby emocje, adrenalina czy emocje związane z tym takim propriocepcją, czuciem głębokim, daje mi właśnie motocykl, nie? Czyli i przyspieszenie, i szybkość, i właśnie kontrola pojazdu i tak dalej, tak dalej. To jest fajne właśnie w motocyklu. Natomiast wsiadam do samochodu i po prostu się zanurzam w takiej kanapie, w takim relaksie i w ogóle mi się nigdzie wtedy nie spieszy. Jadę sobie powoli i to jest zupełnie inne doświadczenie. Jakby wyłączam sobie te wszystkie takie zapory, w sensie, że jak jadę motocyklem, to mam takie zapory, wiesz, mentalne, że tu z prawej kontroluję coś tam. W samochodzie już tak robię to tak, powiedzmy, połowę mniej, już tak się nie muszę na tym skupiać, bo wiem, że mam to blachę, więc to jest naprawdę super i, i uwielbiam po takim wyjeździe motocyklowym po prostu wsiąść w ten samochód i nawet do Biedry pojechać. Słuchajcie, to bardzo ciekawe, bo jak mm, ostatnio mam takie jazdy łączone, jeszcze końcówka kursu na B te zimowe, jesienne. Mm -hmm. I jak mam cały dzień na A i dostaję jedną osobę na B, to wsiadam w tym fotelu. Kurde, a jak to wygodnie jest, nie? Nie, nie muszę aż tak uważać. Ja za kursantem motocyklem zawsze jeżdżę i to jest właśnie dokładnie to samo, co mówi Rafał. O, to jest odporne, teraz, nie? Rafał, zmiany przepisów jakieś tam chyba szykują, prawda? Tak, tak, rzeczywiście. Rzeczywiście ostatnio nawet e, pisałem o tym i okazało się, że ten artykuł tam też wystrzelił w kosmos z zainteresowaniem. Oczywiście większość komentarzy to tam gani Unię Europejską, A, ale... Motogen.pl. Motogen.pl oczywiście. Jak sobie zaraz wam... E, jak wejdziecie na portal motogen.pl, to jest taki artykuł Idą wielkie zmiany, zakaz jazdy po zmroku, badania psychologiczne i utrata prawka za 30+. Plus. I co się okazuje, że... Pod, na Facebooku pod artykułem jest tam takie raczej no, negatywny odbiór, a na TikToku mniej więcej dwie trzecie komentujących mówi, że to jest bardzo dobre. Bardzo fajnie, że będą obowiązkowe badania psychologiczne, jak prawo jazdy kategorii A i B będzie ważne tylko 15 lat. Po tych 15 latach trzeba będzie wymienić, jakby nie trzeba będzie robić od nowa prawo jazdy, ale trzeba będzie wymienić blankiet, a przy okazji trzeba będzie pokazać badania psychologiczne. Czyli każdy młody kierowca, przyszły kierowca, będzie musiał przejść badania psychologiczne. Tak. To znaczy, to jest na razie pomysł, jakiś projekt, nad którym rząd pracuje, żeby to było jasne, że to nie jest już przepis, który obowiązuje, mhm. ale rozmawiamy o tych przepisach, projekt. które są na drodze, jakby do tego, żeby zostały uchwalone, pracuje nad nimi rząd. Akurat jeśli chodzi o badania. Te psychologiczne, lekarskie, to jest rzecz, nad którą pracuje nasz rząd, nie Parlament Europejski, nie Komisja Europejska, czy Komisja to nie, nie pracuje, parlament bardziej. I to, nad czym pracuje, pracują struktury europejskie, to jest właśnie ważność dokumentu prawa jazdy. To już nie będzie żadnego bezterminowego, będą tylko na maksymalnie tam właśnie 15 lat i to właśnie A i B, bo kierowcy ciężarówek będą mieli chyba na, na mniej, nawet na, na 5 czy na 10, już nie pamiętam w tej chwili. Więc to jest jakby jedna zmiana. Druga, druga zmiana będzie taka, że no, te badania będą oczywiście droższe niż dzisiaj, te psychologiczne, i to nie mylmy, to, że to nie będą badania lekarskie takie jak robicie na prawo jazdy, to są badania psychologiczne podobne do tych, które robią kierowcy zawodowi. Więc tam, refleks, na przykład, percepcja, pole widzenia i tak dalej, tak dalej. Druga sprawa to wraca ten temat okresu próbnego dla młodych kierowców, bo to już było. W Polsce się nad tym dyskutowało, bo parę lat temu był taki cykl tragicznych wypadków spowodowanych przez młodych kierowców, i wtedy się podniosła jakaś tam polityczna dyskusja. Natomiast struktury unijne pracują takim bardzo powolnym walcem, ale że tak powiem, cały czas więc to kiedyś tam zostało w Unii wymyślone przez Komisję Europejską. Zaproponowane bardziej, no i to tak się mieli, 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 i już się teraz zaczyna domielać do końca. I ma to być tak, że młodzi kierowcy y, przez dwa lata po wyrobieniu sobie pierwszego dokumentu będą mieli ograniczone pewne prawa. To znaczy, na przykład, nie będą mogli w ogóle mieć alkoholowych drzwi, y, nie będą mogli rozwijać takich prędkości na autostradach i drogach ekspresowych, jakie są y, dla pozostałych. Dla elity, powiedzmy takiego. Więc to, to nie, nie wiem, jakie to będą ograniczenia, bo to jeszcze w tej chwili nie ma ustalone. To pra prawdopodobnie będzie, nie wiem, 10 km mniej, czy tam 20. I najbardziej takie dyskusyjne zmiany dotyczą tego, że jest taka propozycja, żeby nie mogli taki, tacy kierowcy samodzielnie poruszać się między godziną 22 a 6 rano. Mogliby jeździć w tych godzinach wyłącznie z kimś, kto co, od co najmniej pięciu lat ma prawo jazdy, yy, i wtedy no, rzeczywiście yy, taka osoba mogłaby yy, poruszać się z kimś bardziej doświadczonym. Yy, natomiast jeszcze raz powtarzam: to są tylko propozycje. Ale nikt na razie nie myśli o tym, żeby młodzi kierowcy będą, by musieli robić obowiązkowe szkolenia y, y, techniki jazdy, to znaczy y, y, szkolenia. Kiedyś był taki pomysł, żeby takie bo do tak trzeba się robić. Było, z, tym, było. z tym, że tam było więcej teorii jak praktyki, więc może lepiej, że to nie przeszło. To znaczy, ja, ja ci I tak mam... nie było gdzie tego robić, no i dalej nie ma gdzie tak, tego Tak, to jest jedna sprawa, druga sprawa, że to kolejne jakieś tam wydatki. Ale moim zdaniem kierowców trzeba y, szkolić tak, żeby oni unikali zagrożeń na drodze, żeby nie, nie uczyć ich wychodzenia z poślizgu, tylko uczyć ich tego, żeby nie dochodziły do poślizgu, żeby wchodzili w zakręt z taką prędkością, żeby bezpiecznie go pokonać i opuścić. W związku z tym jakbym, jakby tutaj ciężar tego, tej odpowiedzialności jest na instruktorach nauki jazdy. To jest ważne, żeby ci instruktorzy byli dobrą kadrą jakby, nie? I tu Cię zaskoczę. Zaskocz. Dlatego, że w ramach kursu nauki jazdy jest właśnie nie, jak przeciwdziałać. Bo wejście, uczenie kogoś wyjścia z poślizgu jest właściwie mało skuteczne, bo wiadomo, czym to się może i tak i tak skończyć. Jestem trochę w środowisku instruktorów techniki jazdy. Nie jestem instruktorem, ale w tym środowisku siedzę. I na szkoleniach z techniki jazdy uczy się właśnie, jak nie wpaść w poślizg, a nie jak z niego wyjść. Zadza się. się. Więc. Zada. To, co powiedziałam chyba wczoraj na live, że jeżeli chodzi o samy kursy nauki jazdy, to w dużej mierze wystarczyłoby, żeby ten program szkolenia był przestrzegany przez szkoły nauki jazdy. To byłoby już całkiem dużo. Tak, tak, to prawda. No niestety Ale nie jest. No, niestety tak, tak ale, ale właśnie. O tym, że jakby na, na jakby jak, jeżeli masz kurs doskonalenia techniki jazdy, czy samochodem, czy motocyklem, to już jest zupełnie inna sprawa, dlatego że tam idziesz sam z własnej woli, za własne tak. pieniądze, tak. chcesz się czegoś konkretnego nauczyć. Ale to jest trochę. Ja kiedyś działałem w, takiej, w takim stowarzyszeniu, które uczyło motocyklistów pierwszej pomocy i tam około takich pokrewnych spraw związanych z bezpieczeństwem. I prawda jest taka, że przychodzili do nas często ludzie co roku na te, na te szkolenia. Bo to był taki cykl szkoleń, gdzie były darmowe szkolenia dla motocyklistów, i do nas przychodzili ludzie, uczyli się tego wszystkiego, bo mówią, że przyszedłem znowu, bo miałem taką sytuację, że trafiłem na wypadek i nie wiedziałem co zrobić. I tak samo jest z tymi poślizgami. Jeżeli chcesz, nie wiem, być stanterem albo kierowcą sportowym, to musisz to cały czas ćwiczyć, bo to musisz się nauczyć nie techniki, tylko odruchu. Nie da się nauczyć podczas jednego szkolenia, jak wychodzić z poślizgu. To jest ciągły trening, co, co, może nie codziennie, ale regularnie, często trzeba się tego uczyć. I dlatego pod, podstawą jest to, że, że kierowca młody, taki właśnie, który wychodzi ze szkoły jazdy, on ma wiedzieć, jak jeździć, żeby nie dochodziło do ryzykownych sytuacji. I jak czasami obserwuję, co wyprawiają instruktorzy nauki jazdy, jakie głupoty opowiadają ludziom, jak, jaką postawę mają podczas e, nauki jazdy, to mi się naprawdę, je, jeżyłby włos na głowie, gdybym miał ten włos. <laughs> Dlatego ja tych włosów już nie mam. No. Dobre. Rafał, niezwykle Ci dziękuję za bardzo fajne spotkanie. Ja również. Zapraszam wszystkich na motogen.pl. Tam macie bardzo fajne treści, m.in. pisane przez Rafała. Poczytajcie sobie o tych zmianach, które mają, planują nam jako kierowcom, bo Was też one będą dotyczyły. No i uważajcie na nas, na motocyklistów, bo no, lecący pocisk jest ciężko zauważyć jeszcze trudniej jest zatrzymać. No i nas nic nie chroni. Co ciekawe, wszyscy mówią, o piesi najsłabiej, chronieni uczestnicy ruchu drogowego i tak dalej. Chwileczkę, a gdzie są motocykliści? No hello, brawo, do widzenia mam nadzieję i bardzo dziękuję jeszcze raz. A za chwilkę będzie Gosia Bieniek, będziemy mówili o stresie egzaminacyjnym, spotkanie z Panią, z panią psycholog. Do dziękuję wszystkim uczestnikom. No i mam nadzieję do zobaczenia na motogen.pl. Trzymajcie się. Do zobaczenia.